Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej jesień, pora burzowa, seria 21. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego i kolejny raz musimy sfotografować dziką naturę w odpowiedniej lokalizacji. Chwilkę musiałem poszukać tej lokalizacji, zaraz pokażę, gdzie dokładnie to jest. Nie liczy się furka, liczy się tylko i wyłącznie dzika natura. Welcome back, Loco. No i dobra. Teraz tak, to jest tutaj. Na północ od Mulegę. I musimy się kierować w stronę balonu. Czyli musimy na górę wjechać tutaj. I już proszę bardzo, mamy dziką naturę. W pobliżu sprzętu, ok. Nie jestem w pobliżu sprzętu fotograficznego. Czyli bardziej podjedźmy tutaj. Tak, tylko że teraz. Czy uchwycę? Tak, uchwycę, ok. No dobra, to teraz sobie zaliczymy może zadanie cotygodniowe. Musimy poprowadzić rama Power Wagon. Z 2017 do rama. Okej, wyścig crossowy. Czyli moje ulubione tak naprawdę. Pikapa. No muszę przyznać, że ten tuning jest szalony. Zaraz pokażę dlaczego. Na zakrętach fura mocno lata. Jest to, muszę przyznać, delikatne wyzwanie, ale i ciekawie. Bijamy się na ostro. Tym Mercedesem to będzie cisnął ostro.
Wow, nie mogłem sterować w ogóle. Czasami tak jest, że po wyskoku jakby fura się blokuje. Ale szalony tuning, naprawdę jakiś drifterski wybrałem, czy co, nie wiem. Raczej nie polecam tego tuningu. Aczkolwiek ciekawie, ciekawie naprawdę się gra. Jazda. Ale jakie przyspieszenie. Niesamowite, jak na tak wielką furę i ciężką. Dobrze, fura zachowuje się po uderzeniu w bandę. Nie podrzuca jej tak mocno z uwagi na to, że jest właśnie dosyć ciężka. No to był fajny wyścig. Tuning jest naprawdę zwariowany. Trzeba na pewno się do niego przyzwyczaić, ale tak naprawdę pewnie nie będzie już nam potrzebny. Zaraz zobaczymy, nie wiem, jakie kolejne będą rozdziały. Zaraz zobaczymy sobie. Zdobyć umiejętność niszczyciela. Może przenieśmy się na solary. Dlaczego ta umiejętność nie wskakuje niszczyciela, się zastanawiam. Cały czas coś... O, właśnie. Cały czas coś niszczyliśmy. Zdobyć 3 gwiazdki przy bramkach zdobywcy. No to co, polecam najprostszą bramkę zdobywcy. Czyli tą. Przenosimy się. Nawet chyba nie będę już zmieniał tuningu. Okej, możemy tu odebrać nagrodę. No i dobra, mamy zadanie cotygodniowe zaliczone. Ile mamy punktów? Mamy punktów 9.
Teraz może przejdziemy sobie do dodatku. Hot Wheels. Ogólnie będzie druga część Hot Wheels Unleashed. Jest to naprawdę dobra gierka. Jedynka była świetna, więc dwójka podejrzewam, że też będzie bardzo dobra. Na pewno będzie sporo materiałów z tej gry również u mnie na kanale. I gierka będzie jeszcze w tym roku, w październiku. Tak, wybierzmy sobie Rimaka na początek. No dobra, bierzemy sobie spory rozpęd i będzie to na pewno bardzo łatwy skok. Rimac jest zawsze niezawodny do tego typu wyzwań na środku. Myślę, że bezproblemowo. Ok. Teraz mistrzostwa, zobaczmy jakie furki mamy dostępne. A jaka klasa? S1900. Weźmiemy chyba Audi. Tak, mamy tutaj. Z 2016. Tutaj mam już przygotowaną nawet, widzę, furkę. Ok. No i zobaczmy jak nasza furka w stosunku do innych. No tak sobie jak widać. Przeciwnicy mają konkretne furki tutaj. Aczkolwiek taką samą pędzisz. No
No, bardzo szybki odcinek, powiedziałbym. Świetna fura. Połowa odcinka za nami. A ja tak naprawdę nie nacisnąłem ani razu hamulca i nie zdjąłem ręki z gazu, nawet ze spustu. Cały czas lecimy jedną prędkością. No i za chwilę meta, ale odcinek. O kurde, nie mogłem skręcać. To co mówiłem, że czasami z wyskoku blokuje nas. No to się rzadko zdarza, ani razu tak naprawdę nie zdjąłem palca z gazu. Bardzo szybki wyścig. Kolejny odcinek, świetnie. Lubię takie szybkie akcje. O, zaraz. Czy to jest noc? Nie zaliczyło nam. Mamy jeszcze zadanie dzienne, żeby zrobić zdjęcie nocą. Ale może trzeba, będąc w podstawce, a nie w dodatku. Deszcz pada, okej. W końcu pora burzowa. No i zobaczymy, znowu będę próbował w ogóle cały czas na gazie lecieć. O tak. Jak się odbijemy od bandy, trudno. No tak średnio to wyszło, szczerze mówiąc. Ale trzymam cały czas gaz. Zobaczymy, czy się uda cały wyścig. Oj, tutaj uderzę. Nie, tutaj to już zahamuje. Tu bym za bardzo uderzył. Tutaj się nie uda. Więc już będę jechał normalnie, nie będę się wydurniał. Ale ślisko! Mało nie spadłem z toru. No dobra, kończ mi ten wyścig. I pozostał jeszcze jeden wyścig do ukończenia tych mistrzostw. Furka bardzo dobra, mistrzostwa bardzo szybkie.
tym razem jest to już Thor. Okej, lecimy, mamy mnóstwo magnesów, na tym musimy najbardziej się skupić. Żeby nie wpaść w poślizg, o kurde, jaka prędkość. O, właśnie teraz. No właśnie. Ostatnie miejsce, będę gonił. Momentalnie docieramy praktycznie na pierwszą pozycję. Ale mi pomógł. Wow. Spadaj, gościu. Ale w ostatniej chwili ręczny mnie wyratował. No, fajny wyścig, muszę przyznać. Jest walka, jest zabawa. No dobra, udało ci się. Na chwilę. Okej, pięknie. Te magnesy są najgorsze. Dobra, teraz prosto. Okej. No nie, po co zachwiałem? Ale ustawiło mnie, dobra. Dobra, jest dobrze. Okej, wyprostowało mnie w ostatniej chwili, bardzo dobrze. Thank you.
ostatnie kółko. Dobra. Okej. Nie mogłem sterować znowu. Są te momenty. Dobrze, że to ostatnie kółko. Długi wyścig. No, zaraz meta już. Już niedaleko. Gorsze magnesy. No i dobra, meta. Długi wyścig, naprawdę. Okej, mamy 16 punktów, więc wrócimy sobie teraz do podstawki. Welcome back, Loco. No dobra, i zaliczymy sobie fotoradar i znak ostrzegawczy. Rimakiem oczywiście. No nie wiem, słabo to wyszło. Ale udało się. Arrived at your destination.
No i dobra, możemy już odebrać sobie pierwszą nagrodę, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!